To co dzisiaj wam pokażę, to start w maratonie Lajkonik, Ultra Lajkonik. Ja jadę ten krótszy dystans, czyli Lajkonik, 200 km i tylko 4000 metrów przewyższenia. Mało mam czas na gadkę, więc zapraszam od razu do jazdy, bo wszystko na wariackich papierach. Ledwo co przyjechałem, a zaraz startuję. Trzymajcie kciuki, żeby było jak najlepiej, najłatwiej i ogólnie, żeby było fajnie. W końcu pogoda dopisała. O to chodziło, o to chodziło. Wzajemnie. Jest już mało osób na starcie. Mały wstyd, jakbyście zeszli. A jak się przybombi, to będzie ciężko po wyborkach, nie? Dobra, powodzenia! Dajesz! Chodźcie, panowie! Powodzenia! To znowu nikt mi na kolanie siedzi, jak to jest. Dwa razy przekręcić korbą i już nikogo nie ma. Ale tu jest pięknie! Żałuję trochę, że jadę rowerem, a nie odpoczywam, ale no cóż. Sorry, że nie jadę ścieżką, ale widzicie sami. O, się zagalopowałem. I na dzień dobry jeden z 25 podjazdów. Piękny widok. Gość mnie nagrywa dronem, a ja nagrywam Tatry. Nie będzie tego widać w kamerze. Ale jest zawodnik, który jedzie przede mną. Jedzie szybciej, znacząco na podjeździe. Ale jadę swoje. Jadę swoje, zobaczymy. A tak patrząc na gościa, który jedzie przede mną, jedzie mocno na podjeździe. Ale on nie ma żadnego za bardzo ekwipunku. Więc domyślam się i zdaję sobie sprawę, że będzie robił przerwy. Mam taką nadzieję. Już pit stop? Nie, mapy nie ma. Aha. Fajnie. Nie wiem ile miałem na tym zjeździe, ale pewnie jakbym sprawdził takie 60-70 km na godzinę. Ale było mega. Haha. Ale się podobało. Kurde. Generalnie są dwie rzeczy, które zapomniałem na tym maratonie. Po pierwsze, to nie mam rękawiczek.
miałem jakieś zastępcze, ale stwierdziłem, że wolę pojechać bez i nie mam pulsometru dzisiaj, więc tylko jadę na mocy, nie wiem jaki jest puls, więc może to i lepiej, będzie mniej myślenia, mniej martwienia się, po prostu jechać swoje tak z założeniami i jazda. Ale no, tu jest przepięknie. O, cześć! Siema. A tylko czasem? Nie, no, patrzę często. Siema. Siema. Dajcie. Trochę przełożeń brakuje, no ale co zrobić? Na takiej kadencji to sobie można podjeżdżać. Teraz będzie się opłaszczać. Pięknie, BMW musiało być sfotografowane. Na razie jest ok. Niestety kąty, które są, się świecą na czerwono na łachu, są takie kąty, że chcąc nie chcąc kręci się ponad 300 watów. No trudno, na początku póki są siły to tak można, zobaczymy jak będzie dalej. Ale nie wierzę. Nie wierzę, że tu jest, naprawdę. Spontaniczny udział w maratonie w górach. Chociaż nie są to typowe góry, ale jest gdzie się zmęczyć. Chyba prowadzi trasa Velo Dunajec, z tego co mi się kojarzy, więc będzie teraz trochę płaskiego terenu, ale coś pięknego. A patrzcie ile ludzi przede mną. Z trochę płaskiego terenu przede mną czas zrobić swoje, przydać parę osób i może się złapać z kimś, pojechać równo, zobaczymy. Ale działa, dobry jest. Na razie nie staram się jechać za mocno, żeby było siły na górki. No właśnie to jest. Trzymam sobie spokojnie tempo, bo jest gdzie, tak powiem, się zmęczyć. Tak, sam nie chcę. Thank you.
też ładna staróweczka, nie wiem gdzie, ale, a nie, Zakliczyn. O. Staróweczka w Zakliczynie. Jest? Jest i Polbruk. Pamiętacie tego zawodnika na początku z CCC? No właśnie, go powoli dogoniłem. Powoli teraz zacznie się sekcja górska, więc pewnie znowu mi odjedzie. Ale widać, że nie idzie tak ostro jak na początku. Kuleczka we wszystkich. Najgorsza? Musisz tylko wejść z górki. Mówię, że masz blat większy. A, no. Ja. To trochę przesadziłem, 44 owa. Miałem zmienić, ale... Leć. Tego ja sobie pojadę swoje. Dwadzieścia jeden procent. 22. No zmęczyłem się. No. Wchodzi w nogi, wchodzi, nie? Też płasko. Dobra, trzeba odsapnąć. Zaraz będzie poprawka. Chwilę już było można się nacieszyć widokiem, bo zaraz trzeba będzie cierpieć. Panowie, nie jest to źle. O, jaka ładna malitka. Aż chyba nie mogę jej sprzedać już. Ale ci sztyca pracuje. Pękła ci w połowie, wiesz? Wiem, wiem, kurczę, takie te kaniony gówniane. Ale tam musi być ładny widok. Chociaż tu też nie jest najgorszy. Godzinki, dopiero czwarty podjazd, ale ten już lajkowy.
godzinach zjadłem banana, po godzinie pierdzieliłem żela. Jak na razie parę osób jeszcze na podjeździe wyminąłem. Ten gość, co tak na początku wystrzelił w spodenkach CCC, został, więc chyba troszkę się spompował. A widzicie, jak dobrze, mądrze pojechać. Zobaczymy, kiedy mnie bomba złapie, bo na pewno będzie taki moment, ale mam nadzieję, że jak najpóźniej. A póki co jadę teraz, akurat fajna droga się zaczęła. No pięknie, pięknie jest. Żałujcie, że was tu nie ma, ale chociaż za to możecie obejrzeć na filmie. Takie rzeczy na trasie. Kolejny z pięknych widoków. Ja wiem, kamera tego nie oddaje, ale jest ładnie. Jest ładnie. Momentami jest ciężko, ale co tam. Inni też mają ciężko. Pogubiłem trasę. Na zjeździe fajnie było. Teraz trzeba kawałek się cofnąć i skręcić w lewo. Już nie jest tak kolorowo, czasami jest troszeczkę błotko, ale nie jest źle, jakoś idzie jechać. Teraz musiałem zejść na podjeździe, bo już się oponki ślizgały, ale no partego by wjechał, ale czasami lepiej jest zejść i podprowadzić, niż się zaginać i zakwaszać. Nóżkę na nóżkę, jakoś to tam pójdzie. Zresztą nie jest źle, nie jest źle. W ogóle mam taki plan na razie póki co, żeby nie patrzeć na kilometry. Cały czas mam podłączoną mapę, gdzie widzę tylko wady, jakie kręcę i czas. Ewentualnie raz na jakiś czas włączy mi się właśnie ten summit. I tyle, jakoś się jedzie. Powoli, powoli. Cały czas kolega z CCC jedzie za mną. Trochę bliżej, trochę dalej, różnie to bywa. Ale się trzyma.
To raz ja zgubię drogę, to raz on. To na podjeździe mnie dogoni, na zjeździe straci. No, jakoś to idzie. Ósmy podjazd i zobaczymy, komu się zapałki wybalą, jak to się mówi. Któryś w końcu strzeli. A, obym to nie był ja. Powoli się zbliża 4 godzinki, 10 podjazdów za mną, więc jakoś idzie. Kolega chyba został, już mi się zapałki wypaliły, o których mówiłem, więc zobaczymy, nie śmieje się, on prędzej czy później też mnie to będzie. Ruchy, nie spiedruchy, ruchy. Trochę trzeba depnąć w korby i poszło. A. Chciałem wyjąć badyla, bo mi wciągnęło przerzutkę, ale szybko poszło. Mam chwilowo kompana, ale chyba tylko chwilowo, bo z tego co mówi to skurcze go łapią, więc długo nie pociągnie. Panowie, ciężko, co panowie, ciężko? Letko jest, no tak jak u mnie. Następny podjazd, troszeczkę jebitniejszy, 1,9 km. W tym tempie zajmie mi on około 7 minut. No dobra. Chcąc nie, chcąc jakoś się jedzie. Jeszcze nie jest źle. Jakieś 4,5 godzinki. Tak. Cały czas do przodu. Widoki piękne. Kurde, mogło być to oznaczone trochę. Tu jest trasa taka ładna. A, no, noga się wypięła. Niedobrze, niedobrze. Takiej sytuacji nie lubimy. No, nagły ruch, a przy tym już wysiłku zawsze może taki coś prowadzi do skurczu. A, ale dobrze. Jedzie się dalej. Jaka fura stoi. Dobra, jest górka, która mnie zaskoczyła. Trochę tutaj się ciężko jedzie, bo są kolejny straszne, błotko. Dobra, kawałek się przejdę. Może przy okazji zrobię siusiu, bo już mi się chce. Bym zdjął, bo zdejmę termoaktywną, bo się robi ciepło. Chyba zrobię sobie właśnie przerwę. Teraz powinien być jeszcze jeden sklep,
gdzie mógłbym zahaczyć i zrobić sobie przerwę, aby, nie wiem, może jakaś Pepsi by wleciała. Patrzymy. No nie ukrywam, to było ciężko. Ale... Nikt nie powiedział, że będzie lekko. Jedziemy dalej. Nikogo na horyzoncie nie widać. Czyli reszta trochę spuchła. A ja jadę. Jeszcze baterię w aparacie wymienić. Ciasteczko. Pewnie jeszcze z 3 godziny tak mi zejdzie, coś czuję. Może z 3 kawałkiem. A, 5 godzin już mija, jeszcze pewnie około 4. Zobaczymy jak to będzie. Ale to było fajne. Ha. Ja pierdzielę. Pewnie z 7-8 dych leciałem, ale masakra. O! Ale fajnie. Już 16 podjazdów zrobione z 25. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Już jakieś 125 km na pewno jest zrobione. Około 6 godzin jazdy. Może jeszcze z 3. Zobaczymy. Około 9 bym się zmieścił. Byłoby super. Mało przed chwilą kraksy nie miałem, bo ten gość wziął mi na odkurzaczu, wyjechał. Nawet nie spojrzał się w moją stronę. Co za gość. Jeszcze ci powiem, sorry, nie zauważyłem. Jakby spojrzał się w ogóle, to by zauważył. Co ta golna? Dobra, lecę. Nie musicie uciekać. Dobra. Dobra. Dobra, przełożeń trochę zabrakło już. No już bliżej niż dalej.
18 podjazd, tararara. Chodzi jak masełko. Są kibice na trasie, to jest i dodatkowa motywacja. Ale no już powoli zapałki się wypalają. Teraz jeszcze podjazd 7-kilometrowy. Na szczęście nie za mocny, bo jakieś 3-4%. Ale już jest ciężko. Już czuć. Jeszcze jakieś 40 km. Miałem nie patrzeć, ale spojrzałem. I w Bartkowie. Rundka taka. Wczoraj wystartowali ci, co jadą 450. Ciężko. To taki teren jest dosyć. No, 4000 metrów przewyższenia. Tylko 30 km. Zaraz będzie z górki. No ale to kurde takie i asfalt tylko, nie? Różne. Różne, różne. Jak widać, tereny były różne. A, 7 km podjazdu, ale się dało w kość. Niby nie mocny, ale jednak podjazd. Wiecie to. Ja pierdziele, nie ryzykuję, może bym podjechał, może nie, kto to wie. No jest konkret, jest konkret.
przedostatni podjazd zaliczony. Jeszcze tylko jeden meta. Jeździe, a on mi pokazuje, że się odda. A sam koniec takie rzeczy. Już szczyt. Teraz już tylko w prawo i z górki, no. To 400? Tak. Gratulacje. No, chyba nie tu. Co nie krzyczysz, że prosto? Drzewo mnie zmyliło. No cóż, pozostało mi jakieś 5 km. Już ostatnie przewyższenie, teraz już tylko i wyłącznie z górki. Może nie wyglądam, ale to coś tam jestem zmęczony. Było się gdzie ujechać, ale to naprawdę był dla mnie bardzo dobry dzień. Nie sądziłem, że pójdzie mi aż tak dobrze. Czas jaki wykręcę, to będzie 9 z kawałkiem. Może gdyby nie drobne pomyłki, byłoby lepiej. Ale no cóż. Dobra, jadę na metę i zakończam tą relację. Krótki. Za czysty. Coś nam się obrodziło. No troszeczkę, ale no dobra. Brawo. Jedzonko? Jedzonko? Startowałeś? 9:25. O, poczekaj, bo się... Jakoś dojechałem. Ale fajnie. Nie żałuję, że się dałem namówić. No a komu?